postacią pana Jessego Flisa, popularnego polityka polskiego pochodzenia i działacza społecznego, związany jest także następny segment programu. W maju ubiegłego już roku państwo Zofia i Jesse Flisowie obchodzili 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Oto krótka relacja z uroczystego przyjęcia wydanego na ich cześć. Około 250 osób zgromadzonych w sali grupy pierwszej Związku Polaków w Kanadzie serdecznymi oklaskami witało jubilatów wchodzących na przyjęcie przy dźwiękach zespołu John Gura Band. Wśród obecnych była naturalnie najbliższa rodzina państwa Flisów, synowie Karl i Kazimierz z rodzinami oraz córka Elaine, bracia pana Flisa oraz przyjaciele, którzy byli drużbami na ślubie, którego jubileusz obchodzono. Niezwykle serdecznie powitano 90-letniego księdza Lucjana Królikowskiego, który 50 lat temu w Montrealu udzielił ślubu Jessemu Flisowi i Zofii z domu Radziszewskiej. Ksiądz Lucjan, przebywający obecnie w Chicopee w stanie Massachusetts, był gościem także na uroczystości z okazji 25-lecia ich ślubu. Na złoty jubileusz państwa Flisów przybyło jeszcze dwóch kapłanów. Ksiądz Czesław Chmurzyński, proboszcz parafii świętego Antoniego z Padły w Oakville, gdzie państwo Flisowie od 11 lat mieszkają, oraz ojciec Marian Gill, proboszcz parafii świętego Kazimierza w Toronto, gdzie młody Jesse uczęszczał na kursy przedmałżeńskie. Gośćmi honorowymi uroczystego bankietu z okazji ważnego jubileuszu obchodzonego przez wybitnego polityka kanadyjskiego polskiego pochodzenia i jego małżonkę byli konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Marek Ciesielczuk, oraz bliscy Jessemu Flisowi, należący tak jak i on do partii liberalnej, posłowie federalni Bonnie Crombie, Borys Brzeźniewski i Gerard Kennedy, reprezentujący w parlamencie w Ottawie ten sam okręg wyborczy, jak niegdyś szczęśliwy tego dnia jubilat, oraz radny miasta Toronto Piotr Milczyn. Dziesiątki obecnych na przyjęciu gości to m.in. przyjaciele z licznych polonijnych organizacji weterańskich i społecznych, rycerze Kolumba, członkowie Rady Dyrektorów bliskich Jessemu Flisowi instytucji Domu Kopernika i Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza, a także panie ze Stowarzyszenia Marii Kiedzi-Skłodowskiej, w którym od wielu lat aktywnie działa pani Zofia Flis. Udział w tym wydarzeniu społecznym wzięło też wielu znanych biznesmenów i artystów. W części oficjalnej, przebiegającej w serdecznym nastroju uroczystości, prowadzonej przez córkę państwa Flisów Elaine, która idąc w ślady ojca ubiega się o nominację na kandydata na posła z ramienia partii liberalnej, głos zabrali duszpasterze, członkowie rodziny oraz wymienieni wcześniej posłowie federalni, przyjaciele jubilatów. Dziękowali Jessemu Flisowi za pomoc i wartościowe rady otrzymywane przy stawianiu pierwszych kroków na arenie politycznej Kanady. Wspominając jego oddanie sprawom tak Kanady, jak i Polski i Polonii, podkreślali wysokie standardy moralne Jessego Flisa, które zdobyły mu szacunek podczas jego kariery politycznej. Wszyscy zwracali uwagę na jeszcze jeden fakt, jaki miał duży wpływ na pełną sukcesu w drogę Jessego Flisa w polityce kanadyjskiej. Ofiarną, zawsze gotową do niesienia pomocy żonę Zofię, która przejąwszy ogromną część opieki nad rodziną, stale pozostawała blisko spraw, z jakimi Jesse spotykał się w swej działalności politycznej i społecznej. Z okazji pięknego jubileuszu państwo Flisowie otrzymali wiele gratulacji i życzeń, w tym od takich osobistości jak premier Kanady Stephen Harper, lider opozycji parlamentarnej Michael Ignatieff, ówczesna gubernator Kanady Michel Jean, były premier Kanady Jean Chrétien i najwyższy przedstawiciel rycerzy Kolumba, tzw. Supreme Knight Carl Anderson.